Funkcja g jest przekształceniem funkcji f. Na poniższym wykresie funkcję f przedstawiono za pomocą ciągłej niebieskiej linii, czyli to jest wykres funkcji f. Natomiast funkcję g za pomocą przerywanej czerwonej linii. No nie widać jej tu. Tu jest, prawda? To jest wykres funkcji g. I naszym zadaniem jest zapisanie wzoru funkcji g jako wyrażenia zależnego od f. No i tu mamy trzy możliwości. Jak g od x wyraża się poprzez f od x. Dobrze, więc ja tutaj to skopiowałem, spróbujmy to rozwiązać. No dobrze, czyli co? Może poszukajmy kilku wartości, które jakoś nam może przybliżą którąś z tych możliwości. Może zacznijmy od czego? Na przykład tutaj. O, czyli mamy tak, napiszmy, to jest co f od 4, wygląda na to, że to jest 3. Tak, natomiast ile jest g od 4? No to tu jest, prawda? Natomiast g od 4 to jest minus 1. Dobrze, no jeszcze jakąś wartość, tak żeby w liczbach całkowitych, bo to łatwo wtedy na przykład tu, prawda, weźmy ten punkt, wygląda na to, że to jest, o i tu też mamy jeszcze, prawda, czyli mamy tutaj dwa punkty i też tutaj mamy te dwa punkty, czyli co? Wygląda na to, że f od 9 to jest 9, natomiast g od 9, ile jest g od 9? Minus 3. No i podobnie tutaj mamy jeszcze f od minus 1 to jest 9, natomiast g od minus 1 to też jest, przepraszam, nie też 9, tylko minus 3. No dobrze, czyli pod który wzór można by tutaj to podpasować? Wygląda na to, że wszystkie te trzy, sprawdziliśmy wartość w trzech punktach dla tych dwóch funkcji i wszystkie one pasują jakby do tego wzoru, tak? Czyli spróbujmy to zapisać, no a potem jeszcze bardziej może jakoś sobie przypatrzeć się temu, czy to tak wygląda. Czyli g od x wygląda na to, że to jest minus 1/3 f od x. Czyli tak, po pierwsze, no jakie operacje tutaj na tym wykresie należałoby wykonać? Więc po pierwsze mamy, prawda, mnożymy wartości przez minus 1/3, czyli przez liczbę ujemną. Wobec tego te funkcje powinny mieć przeznaki przeciwnych wartości. No i tak się zgadza, rzeczywiście f jest cały czas dodatnia, g jest cały czas ujemna. Czyli pomnożenie wartości przez minus 1 oznacza odbicie wykresu funkcji względem osi x. No to zobaczmy. Spróbujmy teraz te przekształcenia wykonać tak geometrycznie. Czyli tak odbijamy, czyli tu jest 3 minus 3. Tutaj będzie tak. Tu będzie właśnie tak. No tu jest jeszcze w szóstce jest 4, wygląda, że to będzie tak. I w dwójce jest też 4, wygląda na to, że to jest w ogóle parabola, bo to jest symetryczne. Tu jest minus 7. O! Czyli ten wykres to byłby... No, jakoś trochę nam tu zjechało. Czyli to jest minus f od x. Tak, no i teraz właśnie widzimy, że te wartości, aby otrzymać z tego wykresu zielonego ten czerwony, no to prawda odpowiednio, prawda, widać, że nie jest przesunięcie, dlatego że tutaj ta różnica tych wartości zależy od punktu, prawda? Natomiast no to już żeśmy sprawdzili, że wszystkie te wartości powstają poprzez pomnożenie przez ustalony czynnik, no w tym wypadku przez 1/3, żeby przejść od zielonego do czerwonego, mnożymy przez 1/3,
No a ponieważ tu jest, jeszcze wcześniej było to odbicie, to mnożymy przez minus 1 trzecią. Czyli to jest ten wzór, czyli g od x to jest minus 1 trzecia f od x. Minus 1 trzecia f od x. No i jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.